Różne rzeczy można w życiu robić. Ja tak mówię tak, żeby osiągnąć jakiś ambitny cel, ja mam takie 3 stopnie, bardzo proste. To w każdej dziedzinie życia można sobie stosować. To tak, zaczynamy od marzeń, bo wszyscy lubimy mieć marzenia. Potem część tych marzeń zamieniajmy w plany, takie ambitne. I tylko 3 stopień. Przygotować się dobrze i konsekwencje realizować, te plany ambitne. Ale tutaj jest pułapka, bo część ludzi koncentruje się na tym, żeby zbudować sobie takie wspaniałe usprawiedliwienie. Dlaczego tego nie mogę osiągnąć? Nie? Mam cel taki, a tutaj ładuję się w ślepą uliczkę, nie? I mają takie wspaniałe usprawiedliwienie. Ja nie mogę tego osiągnąć, bo to, to i tamto. I tu, proszę Państwa, nie zwracajcie na to uwagi. Nie w tą ślepą uliczkę, tylko ambitny cel, a te inne drobiazgi, przeszkody, to zostajemy na boku. Wtedy możemy osiągać ambitne cele. Jedne cele osiągniemy, potem co? Frajda wewnętrzna i mamy chęć coś większego. W ten sposób można naprawdę dużo osiągnąć. Ja kiedyś miałem wiele kilometrów, już ponad 70 tysięcy kilometrów przepędy kajakami. W końcu postanowiłem, że trzeba się wybrać na większą wodę, na ocean. Naszkicowałem sobie tak, jak ja sobie wyobrażam specjalnie dla mnie zbudowany kajak. A że wyprawa miała trwać kilka miesięcy, to kajak musiał być długi. 7 metrów długi, metr szeroki, małą kabinę z przodu. I szukałem producenta. Kto mi taki kajak zbuduje? W stoczni pana Andrzeja Armińskiego w Szczecinie, gdzie buduje się jachty oceaniczne, po długiej serii rozmów przekonałem go, zbudujemy, a czy zaprojektujemy, zbudujemy specjalny kajak do bezpiecznego przepłynięcia oceanu. I kajak powstawał. Przez kilka miesięcy 3 młodych projektantów obrabiało mój szkic projekt, ale tak rzucają się w oczy, taka konstrukcja tutaj z góry, co to miało być. Oprócz tej Henia, czy są jeszcze jacyś inni kajakarze? Ktoś z Państwa pływał? A czy ktoś miał taką frajdę, że się kajak wywrócił? Aha, no to tak. A czy po wywróceniu kajak sam wstawał do pozycji takiej normalnej dnem na dół? Ja jestem bardzo wszechstronnym kajakarzem, między innymi dwukrotnym akademickim mistrzem Polski w kajakarstwie górskim i tam trzeba umieć tak zwany manewr eskimoski. Na czym on polega? Jeśli kajak wywróci, to odpowiednie wiosło się układa pod wodą, manewr biodrami i się płynie dalej. Jak jest takie piękne lato jak w tym roku i gorąco, upa, jak ja sobie płynę po jeziorze czy po rzece, a jeszcze są jacyś widzowie, to sobie płynę tak. Głowa nad wodą, głowa pod wodą, takie 3 obroty w prawo, 3 obroty w lewo. Dla ochłody, dla frajdy, dla przypomnienia sobie tego, patrzeć jeszcze, czy są widzowie, oklaski, nie? To wielka frajda. Ale ten kajak na ocean był bardzo duży, wielki, ciężki, bo 120 kg ważył, a wielki, z wyposażeniem, z bagażem i z jedzeniem na pół roku, to 700 kg. I on musiał sam wstawać do pozycji takim dnem na dół, jakby go fale wywróciły duże, to dzięki właśnie między innymi tym pałąkom, jak go fale obróciły do góry dnem, to te pałąki lekkie na dole powinny go obrócić. No? I to jest druga ważna właściwość, że kajak nie mógł pływać do góry dnem, a najważniejsza była to, że był niezatapialny. Bo właśnie w tych pałąkach, w rufie i w dziobie był ten właśnie lekki, nienasiąkliwy materiał. Gdyby tak otworzyć właz do kabiny, właz do komory bagażowej, to w pierwszej wyprawie, bo w drugim miałem 2 włazy, a kajak podziurawić, no te komory podziurawić, wszystko jak sito. I kajak na siłę zanurzyć, on nie mógł zatonąć, musiał wypłynąć. I te dwie właściwości, kajak niezatopialny i nie mógł pływać do góry dnem, pozwoliły mi planować ambitne wyprawy. A zapoznam Was z historią przepływań wszystkich oceanów świata kajakami. To jest bardzo krótka. Bo jedynie Ocean Atlantycki został przepłynięty 5 razy. Przez 2 Niemców, 1 Brytyjczyk i 1 Polak. Polak taki pazerny na pływanie to 2 razy. Nie? Nie wiem, czy słyszeliście o tym Polaku. A jak nie, to go widzicie. Nie? Więc tak. Zaplanowałem sobie, a wszyscy moi poprzednicy przepłynęli z wysp do wysp. A jestem pierwszym w historii, który z kontynentu na kontynent przepłynął. I tak, Dakar to jest stolica Senegalu w Afryce Zachodniej. Dopłynąłem w sumie do Akarau w Ameryce Południowej, w północno-wschodniej części Brazylii. Tu są takie 3 linie. Linia prosta, najkrótsza, potem mój kurs miał być taki punkt zwrotny jeden, a najciekawsza była ta trasa taka zagmatwana, bo prądy i wiatry nie zawsze mi sprzyjały. I po 99 dobach dopłynęłem tam. Żeby tu Państwu nie tylko tak opowiadać, to
zabiorę was na taką małą wyprawę na Atlantyk, na pierwszą wyprawę. Z Afryki płyniemy sobie do Ameryki Południowej. Start 26 października 2010 rok. Ja płynąłem w tropikach. To trwała wyprawa 99 dób. Musiałem przepłynąć przez równik, upał gorąco, w wyniku różnych reakcji, no ja tam no różne takie cierpienia miałem. To dopiero początek takiej wysypki różnej. Ale ja mówię, cel miałem ambitny i co tam, że tu mam jakieś tam potówki, czy wypryski, czy tam coś mi dolega, czy zapalenie spojówek, bo ja mam bardzo wrażliwe oczy, czy tam coś innego. Nie? Ten cel najważniejszy, nie? Żeby go osiągnąć. I tak jak mnie ludzie pytali i pytają, czy miałem jakieś momenty zwątpienia. Żadnego przez te wiele miesięcy. Ambitny cel. I my też, jak mamy ambitny cel, nie dajmy się tam wpuścić tą ślepą uliczkę, nie? Tylko do przodu. No dobrze. 50 burz tropikalnych miałem na trasie. No czasem latem mamy takie burze, no powiedzmy, podobno tropikalne. A tamto miałem naprawdę takie dość mocne. Fale wzrastały wtedy do 7 metrów. Bo... A tu ja się nie tyle chwalę, co przyznaję się do błędu. A taki doświadczony kajakarz, podobno najbardziej doświadczony w Polsce, popełniłem wielki błąd, że nie wziąłem na drążek kajakowy, to jest to, co się trzyma w ręku, takich małych krążków. I ta bardzo słona woda oceaniczna, ona ma 35 promili soli. Gdzieś mniej więcej 5 razy bardziej słona niż woda w Bałtyku, niszczyła mi dłonie. Ale to mówię, to mój największy błąd, przyznaję się, bo nam się trudno przyznać do swojego błędu. Te ryby, to z rodziny koryfenowatych, one są takie wielkie, gdzieś nawet do 2 metrów długości, towarzyszyły mi właściwie przez cały czas. A to latające ryby. One mają bardzo rozwinięte płetwy piersiowe. To nie są skrzydła, także nie machają nim jak ptaki, tylko jak szybowce lecą. Ja kiedyś byłem szybownikiem, no to powiedzmy, ale one lecą tak ma odległość 100 metrów, na wysokości około metra. I uciekałem przed drapieżnikami i one pędzą 90 km na godzinę. Z taką prędkością dostawałem na czoło, na policzki, na pierś. Kto zaś chciałby dostać taką rybą? Dobrze, że w oko nie dostałem. Nie? Ja w nocy powinienem w goglach pływać, nie? Bo w dzień to miałem okulary słoneczne. A to jest trąba powietrzna. Ja się jej w ogóle nie bałem. Teraz się przyznam dlaczego. Za późno ją zobaczyłem. Była 30 metrów ode mnie i się oddalała. Ja taki zdziwiony. Ale jak się oddala, to co się bać, nie? Ale miałem też atrakcję, zobaczcie. Na Sylwestra jaki piękny prezent, nie? Ocalarka mi wysiadła na pędzie elektrycznym. I po 8 do 12 godzinach wiosłowania no miałem jeszcze 2-3 godziny, musiałem pompować, żeby mieć wodę do picia. Bo wodę czerpałem z oceanu poprzez ocalarkę. Ryb było w tej wyprawie bardzo dużo. A te ryby właśnie, to je, nazywałem je hienami. To te ryby makimaki, albo dolphin fish, czy złote makrele. A ptaki często przylatywały do mnie, nawet na środku Atlantyku. I kiedyś tak w nocy, dziób zajęty, rufa zajęta, jeden ptak tak latał, ja wyciągnąłem tak rękę z palcem, usiadł mi na ręku. Ja mu cykam jeszcze i błyskam mu po oczach, a ten sobie piórka czyścił. Nie? Tak się dobrze u mnie czuł. Ja tak jestem radosny, przyjazny człowiek nie? Do wszystkich. A co sobie mogłem krzyknąć tam? Ameryka. Dopłynąłem do Ameryki przecież. Nie? Ameryka Południowa, ujście rzeki Acaraú, Brazylii Północno-Wschodniej. O, tam mi witał pan ambasador Polski Brazylii, Jacek Janosza-Kisielewski. O, to wyżerka owoców morza, a w tle Atlantyk. Moja wyprawa trwała 14 tygodni i schudłem 14 kg, czyli co tydzień 1 kg mniej. Ale jakie wspaniałe warunki do wypoczynku miałem. U tam poznanej rodziny, tu basen ze słodką wodą, w tle Atlantyk. No. Tu pozdrawiam wszystkich, jak to pięknie na wyprawie jest. I proszę Państwa, tak. Ja sobie tak myślałem, że taka ambitna wyprawa w Atlantyk przepłynęłem, nie? Ale poszedłem na łatwiznę, no tak prawdę mówiąc. No bo tu przepłynąłem Atlantyk w najwęższym miejscu Atlantyku. Nie? No i postanowiłem co? Tak jak mówiłem, trzy zasady. Marzenia, plan i realizacja. Zrealizowałem jeden ambitny plan, nie? Taki mało ambitny, bo w najwęższym miejscu Atlantyku. Postanowiłem sobie podnieść poprzeczkę, bazując na tym, co dokonałem. I wam też tak radzę robić. W walce z chorobą też. Jest logo gminy Police, bo ja mieszkam w Policach koło Szczecina i gmina Police bardzo mi pomagała, zwłaszcza w tej drugiej wyprawie. I ta druga wyprawa miała też podobne założenia. To miała być wyprawa kajakowa, samodzielna, samotna, bez pomocy z zewnątrz i między kontynentami, ale innymi. Z Europy do Ameryki Północnej. Ja tak wystartowałem 5 października 2013 roku z zamiarem dopłynięcia na Florydę,
A co Państwo tak kojarzą sobie na Florydzie? Jest Miami, nie? No i Cape Canaveral. Na środku mniej więcej w Florydzie jest Cape Canaveral. Tam, gdzie te rakiety strzelają, nie? Wiem, że chcę tam dopłynąć. A konkretnie to miałem dopłynąć do Newsman na Beach, takie małe miejscowości, około 120 km na północ od Cape Canaveral. A dlaczego tam? Bo mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, Piotr Chmieliński, słyszeliście coś Państwo o Piotrze Chmielińskim? Nie, to wstyd. To jest człowiek, Polak, który pierwszy w świecie przepłynął całą Amazonkę od źródeł do ujścia. Za to trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Właśnie ten mój przyjaciel pomagał mi i mówi tak, przypłyń do Newsmyrna Beach, bo tam ja i jego partner biznesowy, Hugh Granger, mają taki apartament wczasowy. Nie? A jeszcze Hugh ma jacht pełnomorski, mówię tak, jak będziesz blisko, wypłyniemy na twoje powitanie, no to ja już bazę miałem. Nie? Jak miałem dopływać do Newsmyrna Beach, to przede mną jeszcze był Gulfstream, a Gulfstream to jest tak jakby wielka rzeka, płynąca z południa na północ, a potem tu ogrzewa Skandynawię. Ale ja sam nawet nie widziałem, że jak dużo wody niesie Gulfstream. Około 150 razy więcej wody w Gulfstreamie płynie tu w Zatoce w Cieśninie Floryckiej niż w Amazonce, czyli największej rzece świata przy ujściu. Ja musiałem przepłynąć poprzek. Ale przepłynąłem, a potem miałem trafić do tej Newsmyrna Beach. A wtedy miałem bardzo silne wiatry, tak ponad 20 węzłów, północno-wschodnie i podałem tak wiadomość do Piotra Chmielińskiego i do Andrzeja Mińskiego. Nie dam rady do strony oceanu, bo mi grozi lądowanie awaryjnie na terenie tego przylądka kosmicznego. Wpierw mnie chyba zastrzelili, a później sprawdzali, co tu robię. No? Ja mówię, że moim ratunkiem będzie wpłynę do portu i wodami wewnętrznymi dopłynę tam. No? No dobrze, ja naprawdę dopłynąłem, ale powiem Państwu tak. Dopływałem już Newsmyr na Beach od powodami wewnętrznymi do pomostu takiego ruchomego. A pierwszy pytałem, jak te pierwsze kroki na ziemię amerykańskie moje mają wyglądać. Oto Piotr, który wynajął motorówkę z dziennikarzami, płynął przede mną już końcowe kilometry. Mówi tak, Olek, dopłynąłeś do takiego pomostu w marinie. Mówi Piotr, to przecież nie jest ziemia amerykańska. Nie? Jak ta ziemia? No, konsultował tego, wiesz co? 40 metrów dalej jest trawnik, a trawa rośnie na ziemi, nie? Tam te pierwsze kroki na ziemi amerykańskiej miałem zrobić. I tak, nałożyłem tą koszulkę. I jak dopłynąłem, tu pierwszy wywiad jeszcze do Doroty Wysockiej-Sznep z Telewizji Polskiej. Nie? Mówię, Dorota, ja tak trochę się czuję niepewnie, bo mnie tak kiwa po tym oceanie. Nie? I szliśmy tak pod pachę, te 40 metrów. Doszliśmy, a ja teraz tak. Tu jest beton, nie? Tutaj ten trawnik. I tak liczymy, bo taka gadka do Amerykanów. Aha, bo jeszcze co? Ja ostatnie 30 godzin płynąłem, ostatni kilometr, 30 godzin bez przerwy. A dlaczego? Dzień, cały dzień, całą noc i jeszcze kawał dnia. Dlatego, że 30 godzin wcześniej Piotr mi powiedział tak, Olek, zasuwaj do tej Newsmyrna Beach, bo tam uchwalili specjalne święto. O takiej nazwie. Aleksander Olo Doba Day. Czyli dzień mojego przybycia do Newsmyrna Beach to dzień świąteczny. A ja przecież musiałem zdążyć na moje święto i zasuwałem cały dzień, noc. To 30 godzin bardzo wyczerpujący, ledwo tak już opadałem sił, nie? Ale no idę w tej koszulce, nie? Amerykanie się cieszą, a dużo Polonii, bardzo dużo było, nie? Witali mnie, ale liczymy po amerykańsku, nie? 30, 29, 28 i coraz głośniej, bo kapują, o co chodzi, nie? Jak już jest 5, 4, to ja podnoszę nogę, 2 i na 0 o 16:18 pierwsze kroki na ziemi amerykańskiej. Tu entuzjazm tego, krzyki, tam, radości. A Piotr mówi, chodź tam burmistrz, będzie ci tą deklarację oficjalną czytał i wręczył. Nie, nie. Chwileczkę. Zróbcie mi więcej miejsca na tym trawniku, mówię. Więcej miejsca. Nikt nie wiedział, o co mi chodzi, bo to był mój tajny plan. Nie? Ale słuchali mnie, bo ja wtedy byłem najważniejszym człowiekiem w całej Ameryce. Nie? Więc tak. Jak mi zrobili miejsce, to ja uklękłem na tej ziemi, a powiedziałem tak, ja się chcę symbolicznym gestem przywitać z całą Ameryką, z całą ludnością amerykańską, z ziemią amerykańską i się położyłem. Nie? A jak się położyłem, było widać, co miałem na plecach. To pokazali u nas w telewizji. Potem wstałem i pokazałem tym Amerykanom i tłumaczyłem, co ten napis na plecach, co on oznacza. Wam chyba nie muszę tłumaczyć, może tam z tyłu nie widać, ten napis Polska, mówię, to jest Poland, bo ja jestem Polakiem, a to, co z przodu, na piersi mam to co? No godło polski, orzeł biały. Ja mówię, jestem dumny, że jako Polak mogłem przepłynąć Atlantyk kajakiem. I tutaj wszystkich Was pozdrawiam, witam.
całą Amerykę, całą ziemię amerykańską i wszystkich radosny, wesoły. I tym patriotycznym gestem chciałbym skończyć moje wystąpienie u Państwa. Dziękuję bardzo. Dokładnie o czasie. Ach, jak przyjemnie kołysać się przed falą, gdy szumi woda, a my płyniemy w dal.